Cześć, Pasieka Gromadzyń. 19 sierpnia. Rano. Szedłem sobie kawkę wypić do ogrodu, do sadu, na pasiekę. Bo na parę dni lecę na czasy. Szedłem popatrzeć jeszcze, jak to wszystko tu wygląda. Miodnie zebrane, kraty propolisowe dane. No, chyba mi 4 zabrakło, ale też powiększyłem pasiekę. Standardowo w ostatnich latach. Co roku mam więcej, więcej. Mówię, że już dość, a i tak ciągle więcej. No nie wiem, w końcu jakiś limit będzie. No, ale tak. Porobione. Niedługo będziemy tylko czekać na zakarmianie. No w sumie wrócę koniec sierpnia z urlopu. No i już właściwie będzie można karmić. Zobaczymy, czy przyniosą trochę tego propolisu. 2 tygodnie myślę, że im dam, że zacznę około 4 września zakarmianie. Podkarmiaczki są duże, szybko można wlewać po 4 litry. Zobaczymy. Na razie pakowanie i na samolot. Wrocławskie lotnisko. Jest lot do Warny. Trzeba iść na odprawę. Po odprawie. 2 godziny czekania na lot. Jestem już na miejscu w hotelu. Wczoraj wieczorem przylecieliśmy. Dzisiaj poranek. Taki pokoik fajny. Czysto. Nowe rzeczy. Łazienka. Nie ma czego się przyczepić. Klima jest. Nastawiona telewizor. Można sport oglądać. Mistrzostwa Europy. Tutaj taki widok z okna. Widzicie jakieś tam drzewa, lasy, bo to jest na uboczu hotelik.
Ja nie chciałem gdzieś w centrum. Jestem w tych złotych piaskach w Bułgarii. Taki mały hotel, jest 150 pokojów, jakiś tam basen na dole. No i zobaczymy, jak to będzie. Zaraz zjem śniadanie i pójdę na plażę. Może zobaczyć Morze Czarne. Byłem nad Morzem Czerwonym w Egipcie, a teraz jestem nad Morzem Czarnym w tym roku. Dwie takie wycieczki miałem. Nie wiem, nagrywam dla was. Taki vlog się zrobił trochę turystyczny, ale jeżeli się nie podobało, no to trudno. A jak się nie podobało, to dajcie jakiś komentarz, żeby nagrywać jakieś takie też przygody turystyczne. Zobaczymy, może uda się znaleźć jakiś miodek, jakieś pasieki. No raczej pasieki tu w centrum nie, no chyba, że mnie ktoś obejrzy z Bułgarii, gdzieś tu blisko ma pasiekę, to z chęcią podjadę, ale no nie wiem, czy ja mam po prostu z Bułgarii tutaj jakiś widzów. Jeżeli tak, no to dajcie znać. No. Jest i plaża w złotych piaskach. No można powiedzieć, że złoty ten piasek. Płyciutka woda. Daleko trzeba odejść, żeby się zanurzyć. Dla dzieci idealne. Jakieś meduzy pływają. Chyba martwe, takie przy brzegu. Tam jakieś skały. Wcześnie, dopiero po 9. Spać nie mogłem. Pierwsza noc wstałem po 5. Zamiast na wakacjach wypoczywać, spać do 12, to ja wstałem, jak jeszcze wszystko było zamykane, do śniadania do 7.30 musiałem czekać. Do 10 śniadanie, później o 12.30 obiad. Urlop dla pszczelarza. Ciepła woda, naprawdę. Chodzi się, nie ma takiego jak na Bałtyku, że na początku aż nogi człowiek zabiera, bo jest taka lodowata woda. Tutaj się wchodzi od razu cieplutko. Skałki tutaj. Tam ładne wzgórza za miastem. Pójdę tam do końca zobaczyć, co to jest tam, jakiś betonowy molo czy co. Tam za tamtym molem jest ratownik, chyba miejska plaża. Tu jest chyba taka, no nie wiem, nie widzę ratownika, chociaż tam jest jakaś flaga. Mój hotel jest gdzieś tam, za tymi drzewami z pół kilometra. Dobra, doszedłem do tego molo, nie wiem, jakieś takie stare, nie wiem, pewnie jakieś posowieckie pozostałości. No, tam jest chyba te złote piaski całe. Tam jest najwięcej tak jakby ludzi, taka plaża, centrum. Tam dalej już są te skały, widzę, że już się budynki kończą. Tak, koniec miejscowości, a tu dalej, no tu jest trochę drzew. Tam dalej znowu jakieś budynki, nie wiem. Chyba dalej ta sama miejscowość, ale tam dosyć daleko jest. Złote piaski. Legenda głosi, że jakieś złoto to było zakopane. Z tego nazwa Złote Piaski. Pierwszy raz jestem tutaj w ogóle, pierwszy raz na Bałkanach. I odkrywam, pokazuję wam, jak odkrywam. Przyleciałem tu na wakacje, żeby odpocząć, ciężki sezon. Miałem dużo pracy i chciałem po prostu na tydzień gdzieś uciec, oczyścić głowę, bo w domu to wiecie, urlop 2 tygodnie, tydzień już praktycznie spędziłem w domu i ciągle przy pasiece coś. Przy pasiece, w ogrodzie, w warzywniku. Nie odpocznę w domu. Trzeba się wyrwać po prostu całkiem.
No nic, później pójdziemy może do miasta, albo się wykąpiemy. Na razie nie wziąłem ręcznika, nic. Mam portfel, komórkę, to ciężko z kąpaniem się. Później będę musiał coś wymyśleć. Jest niedziela, plaże pewnie pełne będą, bo oprócz turystów dzisiaj lokalsi pewnie też będą się wygrzewać. Mają wolną niedzielę, przynajmniej ci, co nie pracują w turystyce. Idę do miasta, ale plażą zeszłem z tej strony tutaj. Tam jest to molo, co pokazywałem. Szedłem tak na prawo, odbiłem od hotelu i całą plażę chcę przejść i do miasta, pójść coś kupić do sklepu, pokręcić się, zobaczyć, jakie te złote piaski są w mieście. Może taki mały plecak by mi się przydał, bo nie mogłem w domu znaleźć. Mi się wydaje, że ja ten swój podróżny, który miałem, się zepsuł, tam coś z zamkiem było nie tak i wyrzuciłem, a nowego nie kupiłem, więc zobaczę, jak będą jakieś fajne, kupię sobie plecaczek. No nie wiem, czy jedzenie jakieś, coś bułgarskiego bym kupił, albo jakieś owoce morza, bo w hotelu raczej tego nie dadzą. W hotelu mam wyżywienie wykupione, ale takie zwykłe dania były, jakiś kurczak, jakieś tam mięso mielone, tego typu, więc nie wiem, jak to będzie. Pierwszy dzień wczoraj jadłem, bo przyleciałem w piątek wieczorem, więc wtedy zbytnio nie skorzystałem, bo już było po kolacji, była zamknięta. Jedynie dali taką małą paczuszkę, gdzie były kanapki, jabłko, woda, żebyśmy ci, co przyjechali, tam było chyba z 5 osób ze mną, busikiem podjechało z lotniska. Nie było jakoś dużo, no mały hotelik. Są tu, patrzcie, jakie wielkie niektóre, przy samym morzu pewnie jakieś drogie. No tu też mam jakieś baseny, ale widzę puste. Chyba wolą ludzie iść do morza. Jest pełno miejsca, jakieś tam coś czytałem na forach, zanim przyleciałem. Że nie ma miejsca na plaży, patrzcie, jest godzina 11, chyba już 30. To jest mnóstwo miejsca, żeby rozłożyć jakiś ręcznik, czy jakiś nie wiem, leżak. Także raczej tutaj jest sporo miejsca, jest sezon sierpienia. Dosyć fajnie to wygląda. No nic, idę przez plażę. Teraz nie będę pływał, nie wziąłem ręcznika ani nic, po prostu wziąłem portfel, komórkę i chcę zobaczyć, co tam w mieście jest. Ponoć tutaj w Bułgarii w niedzielę pracują, w sensie te sklepy są czynne, nie tak jak w Polsce, więc może uda się coś kupić. Tutaj mamy taką dziką plażę, bym powiedział, skały jakieś są, ale parę osób się rozłożyło, przynajmniej nie ma innych ludzi. Można i tak, tam już widzę, tam jest to, gdzie wczoraj chodziłem. No idziemy. Wczoraj pierwszy dzień był to taki leniwy, z rana byłem właśnie tutaj, tylko zobaczyć morze, jak daleko mam do plaży. Później już wróciłem do hotelu i pływałem trochę w basenie hotelowym. Zamawiałem sobie jakieś tam piwo, wino, bo to tam przy basenie jest taki barek, więc już nie wychodziłem na miasto. No a dzisiaj stwierdziłem, że tam zjem śniadanie, ogarnę się. Jeszcze przyszła pani, co sprzątała pokój, akurat jak siedziałem, na to poczekałem, aż coś tam... Czyli nie tyle, co sprzątała, co wymieniła mi te ręczniki i pościel, a resztę to tam nic, no i śmieci zabrała jakieś tam, a tak to nic nie chciałem. I no, wczoraj był taki pierwszy dzień, żeby po prostu odpocząć. Trochę drzemałem, trochę jadłem, trochę właśnie pływałem, opalałem się. A dzisiaj już zaczynam się nudzić, no i szwendaczka mi się włącza i idę. Idę na miasto, tylko mówię, no plażą akurat, bo dojdę do tej głównej plaży, no ona jeszcze pewnie z kilometr dwa i z tej głównej plaży gdzieś tam do centrum miasta pójdę pochodzić, jakiś supermarket co odwiedzić, zobaczę, co tu będzie, jakieś bazarki, nie bazarki, no nie mam pojęcia, dopiero idę odkrywać okolice. W sandałach po piasku przy wodzie, już nie chciało mi się iść tam górą, tam grzeje. Zeszłam trochę niżej. Cieplutkie morze, naprawdę cieplutkie. Dobra,
dotarłem do tego miejsca, co byłem wczoraj z rana. Tutaj jest widok, tam główna plaża gdzieś bliżej tych apartamentowców, tych takich wysokich hoteli, czy co to są, jakieś chyba hotele albo mieszkania. Więc jeszcze tam będę szedł. Piasek gorący już się nagrzał, aż stopy piecze lekko. No tutaj pogoda jest taka około 30 stopni. Jak sprawdzałem prognozy, to ma być właśnie tak około 30 stopni cały tydzień, tak wiecie, między 28 a 31. W jeden czy dwa dni mają być przelotne burze. No widzę, takie chmurki są. Jakby się zapowiadało, że wieczorem coś będzie. Wiem, że w Polsce tam trochę popadało, trochę burz było. No, więc fajnie, tak jakby, no ja byłem wczoraj wcześniej, więc dzisiaj jest na pewno więcej osób. Co, no jeszcze pewnie z godzinę będzie taki maksimum, później ludzie zaczną schodzić na obiady, bo już jest koło 12, więc tak koło pierwszej, może już pierwsi schodzą coś zjeść, bo głodni, zależy kto, które, jak śniadanko. A ja idę do centrum, ale mówię, najpierw idę na tą główną plażę, przejść się tam daleko, zobaczyć. Jestem bliżej już centrum. Tu jest dużo ludzi, no to tu rzeczywiście widzicie pełno leżaków może. I ludzie, którzy pisali, że nie ma miejsca na tych plażach, to byli gdzieś tutaj w hotelach w ścisłym centrum i no szli tutaj na samą tą główną plażę i ciężko wtedy znaleźć miejsce. A tam jak ja jestem na uboczu, idę na plażę, to od razu mam miejsca dużo. Ciężko przejść tutaj. O, tu się więcej osób w morzu kąpie, widzicie. No szeroka by była plaża, gdyby nie to, że tu wszędzie są te leżaki. Wszystko do wynajęcia, a nie ma takiego miejsca, żeby się z ręcznikiem rozłożyć. Nie wiem, jak oni to z tymi leżakami jest. Czy to trzeba gdzieś wykupić, czy... My w hotelu dawali taką kartę na ręcznik, ale nie wiem, czy to chodziło o plażę publiczną, czy o hotelową. Bardziej wydawało mi się, że hotelową. Nie wiem, będę musiał dopytać później, bo może będę mógł sobie tutaj. Ale coś czuję, że tu trzeba płacić. Nie wiem, jak byliście w Bułgarii, w Złotych Piaskach, możecie napisać. No już jestem tak właśnie chyba bliżej centrum. Zobaczę, muszę na mapę zobaczyć, jak tu jest z tym wejściem do centrum miasta. Czy gdzieś tutaj jest, żebym nie przeszedł. No, jaki tam spadochron jakiś. O, idealnie jestem na wysokości tu, gdzie chciałem iść, że tu jest taki supermarket przy plaży. Aldo Supermarket, bo tam chciałem właśnie zajść. I pokazuję akurat, byłem na wysokości. O, jest tam jakiś Subway, Aldo. Dobra, lecę do marketu. O, przy samym wyjściu jest taki deptak. Jakiś kantor, bankomat, tu jakieś te kremarze. Selfie sticki. 10 lewa, to jest 25 zł. Jeden lewa około 2,5 zł. Ceny nie są wcale takie tanie, jak mi się wydawało. Jednak to jest kurort turystyczny. Patrzyłem na ceny obiadów, to były takie około 10 lewa i to takie tańsze, nawet do 20, no to 20 lewa to 50 zł za obiad, ale to już taki porządny, jakaś ryba czy owoce morza. No ale mówię, ja nie potrzebowałem, bo mam w hotelu wszystko wykupione, no ale jakieś owoce morza to może, o tutaj widzicie jakieś, tutaj są na przykład pizza, grill, steki, shrimpsy, krewetki, jakieś musli, jakieś małże i rybki, może coś takiego, ale to nie wiem, może w inny dzień. Zobaczcie, tu jakieś ryby są takie surowe. Ośmiornica, chyba do grilla będzie pan rozpalał. No to mówię, po 12 jest, więc dopiero pewnie rozpalają.
Saint Nicholas. A tu znowu plaża. Dobra, bo ja idę znowu w złym kierunku, miałem iść do centrum, to chyba gdzieś tam, za tymi hotelami. Tu jest ciekawe coś do leczenia fish spa. Wkłada się nogi do takiego akwarium i rybki podgryzają. 15 lewa, 20 minut. No, z 40 zł chyba. Fajne. Nie wiedziałem, że takie coś jest tutaj. Tu jest ten supermarket. Ja przeszedłem koło niego, to takie malutkie. Ja chciałem do dużego jakiegoś supermarketu iść. Chociaż coś do picia bym skoczył, kupił. Taki mały. Dobra, na razie jeszcze idę o McDonald's, tam jest. Taki deptak przy samej plaży. A właśnie, miałem za plecaczkiem patrzeć. Jakieś klapki, nie klapki są, ale ja mam japonki, sandały. I co ja jeszcze mam takiego? Aha, takie te buciki, co się chodzi po skalistych brzegach, czy tam na jeżowca jakiegoś, żeby nie nadepnąć. Jak byłem w Egipcie, to kiedyś sobie kupiłem. O, tutaj są jakieś ubrania, jakieś podróby pewnie. Dobra, ja szukam plecaka. Będzie coś ciekawego, to dogram. Dobra, tu są ceny. Duner kebab, 10 lewa, 25 zł, 16 na talerzu. No to nie wiem, z 4 dychy. Są tu różne takie ceny. 15 lewa, ale to jest cały zestaw, frytki, napój. Tutaj ile? 10 lewa taki zawinięty. Box 15. No nie jest tu tanio, ale to jest przy samej plaży. To myślę, że gdzieś na mieście byłoby taniej. O, wyciskany sok. Fresh juice. Ile to kosztuje? Ice cream 2 lewa. 5 zł lód. Taki z automatu. A gdzie tu jest? Aha, tu są jakieś. Nie, to są placki. A ile fresh juice? Nie wiem, nie piszę. Idę dalej. Będzie gdzieś jakiś tani ten sok, taki wyciskany, świeży, to chyba sobie kupię. Tak szedłem, tyle szedłem. Godzin, że aż do Paryża doszedłem. Zobaczcie, wieża Eiffla jakaś. Jakaś taka pierdółka. Restauracja tam jest. Tu jest International Hotel, ogromny, pięciogwiazdkowy. Na dole shopping center, jakaś galeria z zakupami. A tu mam ten swój market, którego szukałem. Dobra. Dobra, jestem w supermarkecie. Jakieś słodycze, alkohola. Jakie ceny są, nie będę mówił, bo tego jest za dużo. Szukam czegoś zimnego, na pewno tam są zimne. Mędliny 5, 6, lewa 4. O, i Summersby. Dobra, wyłączam, bo mnie pogonił. Jest i Central Beach. Wejście na plażę. Chyba źle zaparkowali. Jakieś blokady. To jest wyjście. Dobra, uciekłem z tego centrum, z tej plaży. Szukałem plecaków, były głównie jakieś podróby. Ale drogie, po 30-40 lewa. To około stówki za taki jakiś podróba, badziewny plecak. Ale to jest promenada. Więc raczej bez szans, żeby coś taniego, normalnego dostać. Wiadomo, że to pod turystów wszystko i drogie będzie. No nie, na razie nie kupiłem. Może gdzieś znajdę coś tańszego, jakiś normalny sklep, hipermarket albo jakiś sportowy i tam kupię zwykły plecak. No potrzebny jest plecak, żeby na jakąś wycieczkę jechać. O to głównie chodzi. No, jest już 13. Zegarek mi pokazuje, że przeszedłem 7,5 km. A to nie tak daleko, myślałem, że będzie więcej. Więc
No jest gorąco, cały spocony jestem. Jest południe, jest pierwsza, no to takie jedno z najgorszych, najmocniejszych słońc teraz, więc wracam. Obiad u mnie się zaczyna w hotelu między 12:30 a chyba 16, coś takiego. Więc już tam podają, ale nie jestem jeszcze jakoś głodny, dużo zjadłem na obiad. No, tu jest do mnie wejście. Przez takie ogórką się idzie. Na uboczu, nie to co w centrum. Tam, nie wiem czy słyszeliście, bo jak coś tam głośno była muzyka, to nie nagrywałem, ale tam jest tak, że wiecie, tak jak u nas na jakichś Krupówkach czy w jakichś takich turystycznych, nadmorskich miejscowościach. Łupie ta muzyka w tych takich klubach, gdzie drinki są, czy tam jedzenie. Hotele blisko, gwar. No ja wybrałem sobie taki hotelik na uboczu i jestem zadowolony. Cisza, spokój. Ale kto co lubi. Ktoś lubi imprezy, to byłby bardziej centrum, bliżej. A ja, że lubię spokój, przyjechałem tu odpocząć, nie imprezować. Chociaż jak jakaś impreza się trafi, to kto wie, może i ja zajdę. Ale przede wszystkim chciałem odpocząć po tym ciężkim sezonie pszczelarskim połączonym z pracą na etacie. No i dobra, chyba skończę to nagrywanie. Ja sobie idę właśnie coś zjeść, przebrać się. Po obiedzie pójdę na plażę popływać, żeby nie siedzieć tylko w basenie, tylko popływać. Jak się wam podobał ten taki vlog w podróży? No mam nadzieję, że znajdę jakieś miody, ale nigdzie nie było menada, ale nie było widać pszczelarzy z miodem, więc chyba nie znajdę. Chociaż jak gdzieś znajdę, to kupię jakiś bułgarski miód na spróbowanie i coś nagram. Tak jak mówię, jak się podobało, łapkę w górę dajcie. Napiszcie, czy wam się podobają takie vlogi z podróży. Czy to nagrywać, czy nie, czy dać sobie spokój. Bo lubię podróżować, to jest moja druga pasja po pszczelarstwie. Nie wiem, czy jest druga w kolejności, bo mam trochę. Aż się sapałem po tych schodach. Dobra, cześć, trzymajcie się tam w Polsce, ciepło.